Padło takie zdanie na konferencji prasowej, że Wisła Płock to jest taki zespół, o którym ciężko cokolwiek powiedzieć, no ale na szczęście od tego mamy analityka, który tej Wiśle Płock się solidnie przyjrzał. To na początek bardzo ogólne pytanie. Co zatem możemy powiedzieć o drużynie Wisły Płock? Możemy powiedzieć, że jest to drużyna z pierwszej ósemki, co znaczy, że musiała tych punktów sporo zdobyć, żeby się tam znaleźć. Bardzo dobrze punktuje na boisku w Płocku, więc to jest kolejna jakby wskazówka dla nas, że to jest zespół, który nie poddaje się na swoim zespole, wręcz odwrotnie, stara się szukać trzech punktów. No i przede wszystkim jest to zespół, który jakby już imponuje stabilnością w składzie. Jest tu wielu zawodników, którzy przewinęli się tak naprawdę przez i pierwszą ligę, i ekstraklasę w rundzie jesiennej, i teraz wiosennej. No i czwarty jakby kolejna rzecz to jest trener, który dostał zaufanie ze strony zarządu. Jak się okazuje po tym ciężkim czasie, kiedy przegrali kilka meczów z rzędu, dzisiaj pokazują, że to była dobra decyzja, żeby zostawić trenera i ten skład, bo jak się okazuje, dosyć dużo punktów już mają. Który zawodnik jest tam, albo którzy zawodnicy jakby nadają ton tej grze Wisły Płock, która potrafi zaskoczyć, bo przecież ostatnio, pamiętamy, przegrywała do przerwy 0-2 z Górnikiem Łęczna, by ostatecznie wygrać cały mecz. No właśnie, to też jest taki sygnał dla nas, że to jest zespół, który nie poddaje się w meczach. Również widziałem mecz z Wisłą Kraków, gdzie prowadzili w końcówce 2-1, braku pewnie tego doświadczenia, cwaniactwa, które miała Wisła Kraków, natomiast kolejny mecz, w którym pokazują, że nie jest tak łatwo wcale z nimi. Którzy zawodnicy? Na pewno wyróżniłbym Furmana. To jest piłkarz, który nadaje ton wielu akcjach uczestniczy i można powiedzieć, że nieudana przygoda zagraniczna nie przeszkodziła mu, żeby cały czas być taką solidną, jasną postacią w tej lidze. Na pewno Piątkowski jest takim sygnałem, który pokazuje, że można nawet w wieku 30 kilku lat strzelać bramki. Na ławce naciskają Kantę, naciska Iliew, być może któryś z nich zagra w pierwszym wyjściu. To jest chyba główny motor napędowy tego zespołu. W bardzo dobrej formie uważam Kiełpin w bramce, który, tak jak sam mówi, nie ma żadnych kompleksów. Ma 20 kilka lat i pokazuje, że można w tej ekstraklasie dosyć późno zadebiutować, ale być silną postacią. Więc to są ci zawodnicy i, tak jak mówiłem, trener, który trzyma cały czas chyba swoją filozofię i to się na razie mi opłaca. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.